Kolejnym potężnym, wielkim wyznaniem chrześcijańskim jest prawosławie, które, podobnie jak katolicyzm uważa, przynajmniej przedstawiciele tego kościoła czy tych kościołów, trzeba by było poprawniej powiedzieć, są przekonani, że to właśnie one są najpełniejszym odczytaniem przesłania Jezusa z Nazaretu. I nawet w nazwie prawosławie, w językach słowiańskich to oznacza, że sławię Boga właściwie, poprawnie. Zresztą również w innych językach ortodoksja też na ten moment zgodności z doktryną wskazuje. Więc tutaj, wręcz językowo można powiedzieć, że Kościoły prawosławne mają to głębokie przekonanie, że tym właściwym kościołem chrześcijańskim to są właśnie kościoły prawosławne. No, mamy z tym kłopot niekiedy, zwłaszcza jeśli postrzegamy religię przez pryzmat jej wierności do tekstów, które ją zainspirowały, no, w tym wypadku z Nowym Testamentem. Okazuje się, że dla kościołów prawosławnych wszystko jest ważne. Ale nie tekst. W każdym razie nie tekst czytany, rozumiany, analizowany i komentowany. Owszem, Biblia jest w centrum liturgii, jest na poczesnym miejscu w kościołach, w cerkiach prawosławnych, ale nie jest, jest raczej przedmiotem kultu. I właśnie na to chciałbym zwrócić przy okazji prawosławia uwagę, na wspaniałe, Cerkwie, które rzeczywiście zachwycają, tak samo jak kościoły katolickie, pięknem. Tutaj ta eksplozja kolorów i kształtów jest jeszcze większa, zwłaszcza jak mamy przed oczyma kościoły, na przykład rosy, rosy, rosyjskie. No to one zachwycają. Ale często właśnie ich chrześcijańskość sprowadza się do tego estetycznego wymiaru. Gdy wejdziemy do tych kościołów i gdy mamy szczęście czasem zatrzymać się na liturgii trwającej czasem godzinami, to to poczucie wyjątkowości, niebiańskości tego przedsionku nieba jest jeszcze bardziej dojmujące i znowu tutaj nie ma mowy o rozumieniu czegokolwiek księża odprawiają te sprawują te liturgie jakby w sekrecie Czasem jest to za e, wrotami, cerkiewy, takimi carskimi, jak to się mówi. Oni tylko na moment wychodzą, żeby e, zachęcić wiernych do odpowiedzi na jakieś e, wyzwania, ale rzeczywiście jest to ciągle, e, obracamy się w wymiarze estetyki, tajemnicy, zachwytu nad czymś, co nas nieskończenie przekracza. Być może dla niektórych to jest na tym właśnie polega religia. Ja mam tutaj swoje wątpliwości, czy jest to najlepszy sposób rzeczywiście oddawania czci Bogu, zwłaszcza Bogu objawionemu w Nowym Testamencie. I jest to o tyle może trudne pytanie czy wątpliwość, bo bardzo trudno z Kościołem Prawosławnym prowadzić dialog, no bo albo się wejdzie do tej liturgii właśnie tak na kolanach i się uczestniczy w niej, jako właśnie ten pył nic nieznaczący, albo się odchodzi i, i to jest no, duży, duży problem. Tak bym, tak, bym, tak bym go określił, że dialo z dialogiem z kościołami prawosławnymi jest pewien problem. Jest oczywiście aspekt, który jest szczególnie ujmujący w prawosławiu, to są ikony. I tutaj wybrałem najsłynniejszą bodajże i najbardziej poruszającą chyba ikonę Trójcy Świętej, ikonę przypisywaną Rublowi, jednemu z najsłynniejszych pisarzy ikon, gdzie istotnie mamy znowu kolejny przykład tej niebiańskiej atmosfery, harmonii, w którą ten autor tej ikony nas zaprasza, byśmy weszli i uczestniczyli w, tym, w tej niebiańskiej kontemplacji. I tutaj dotykam jakiegoś problemu, który nie wiem, czy, czy, go, czy to jest krytyczne spojrzenie na prawosławie, czy po prostu obiektywne. To znaczy, że prawosławie w pewnym sensie utożsamiło chrześcijaństwo z taką bezsłowną kontemplacją, że najsłynniejsza modlitwa Prawosławia to jest modlitwa Jezusa, gdzie jest właściwie powtarzane bez przerwy jedno wyzwanie. Jezu miłosierny zmiłuj się nade mną. I to jest coś, co oczywiście pozwala modlącemu się, kontemplującemu człowiekowi, może osiągnąć jakieś, jakiś spokój ze sobą i z Bogiem, ale z drugiej strony nie stwarza absolutnie żadnej przestrzeni na Rozmowę, dyskusję, debatę, a przecież, by przywołać teksty Nowego Testamentu, których bohaterem jest właśnie Jezus, no tam bez przerwy mamy rozmowę, jak rozumieć proroków, jak się zachować w takiej sytuacji. Więc ten, ten rodzaj krytycznego podejścia do, do własnej religijności, do własnego rozumienia świata, Prawosławie jest dojmująco nieobecny i to stanowi też źródło poważnych napięć między prawosławiem a innymi wyznaniami. Co ciekawe, zresztą. I na przykład Kościół Katolicki w Polsce znajduje akurat z Kościołem Prawosławnym Rosyjskim znaczne porozumienie, świadczą o tym podpisywane różne porozumienia między Episkopatem Polskim a Patriarchatem Moskiewskim, co oczywiście może, może zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, i być może przynajmniej część odpowiedzi znajdziemy w tym kolejnym, Zdjęciu, gdzie mamy no, bardzo wyraźnie obecne przymierze władzy politycznej z władzą religijną. To jest ikona, która mówi sama za siebie. Nie trzeba się zbytnio nad tym rozwodzić, ale trzeba powiedzieć, że upolitycznienie Prawosławia i to ścisłe przymierze właśnie Putina, Miedwiediewa z patriarchą Cyrylem jest zastanawiające. Dlaczego akurat ci przywódcy religijni, polityczni tak dobrze się ze sobą dogadują? I dlaczego, właśnie z taką cerkwią katolicki Kościół w Polsce zdaje się znajdować szczególnie łatwy język porozumienia. Wydaje mi się, i tutaj bym połączył te problemy, które widzę zarówno w katolicyzmie, jak i w prawosławiu, że ten dysonans poznawczy między tym, co dostrzegamy na kartach Nowego Testamentu, gdzie Jezus wyraźnie mówi, co cesarskie oddajcie cesarzowi, a co boskie Bogu, czyli rozdzielenie, zdecydowane rozdzielenie tych dwóch porządków, akurat w tych dwóch kościołach, wydaje się być bardzo trudne do przeprowadzenia. Upolitycznienie i czerpanie, no, nazwijmy to po imieniu, profitów z tego, z tego połączenia, zarówno w cerkwi. Moskiewskie, jak i w Kościele politycznym w Polsce jest jakimś znakiem zapytania nad autentycznym chrześcijaństwem tych dwóch kościołów. Nie można tego oczywiście sprowadzać tylko do upolitycznienia, bo miliony ludzi, przypomnijmy, w Rosji jest 100 milionów prawosławnych, w Polsce. Też bardzo dużo katolików przyznaje się do tego kościoła, chodzi do kościoła, więc znajdują widocznie w tych instytucjach jakieś pocieszenie. Ale mówimy o tym po to, żeby zachęcić właśnie do własnej refleksji, refleksji krytycznej nad tym, co, nad tym, co widzimy wokół siebie. I przede wszystkim te pytania krytyczne stosujmy do źródeł, z których te dwa wielkie kościoły wyrastają.